Ci, że dajesz mi ten wielki przywilej, że mogę znów tutaj stanąć. Panie, ale to jest wielkie wyzwanie, Panie. Głosisz Twoje słowo, bo Twoje słowo to nie jest ludzka litera. Ja chcę być jak najdalej, Panie, od ludzkiej litery, ale chcę wziąć dzisiaj pokarm żywy pokarm, który daje życie, pokarm, który daje radość, Panie. Ja potrzebuję tej radości. Ja potrzebuję życia, ale i każdy Kościół potrzebuje Twojej obecności. Ja Cię dzisiaj modlę, Panie, abyś Ty przyszedł i stąpił w sercu każdego, kto słucha, Panie, na to słowo, aby to słowo było ku życiu, ku życiu, Panie, ku Królestwu Bożemu. Ja się modlę, Panie, abyśmy odnieśli korzyść, aby to było Tłustym pokarmem dla nas, abyśmy mogli nasycić się, Panie, i żyć z tego słowa. My potrzebujemy Twojego pokarmu do życia, potrzebujemy Twojej wody, obecności Ducha Świętego. Ale Boże, ja się o to modlę, abyś dzisiaj, Panie, tutaj na nas stąpił. Abyś przyszedł, Panie, do, na moje usta, Panie, pobłogosławił to słowo, ale też wstąpił do serca każdego z nas, aby to słowo mogło wydać głęboki korzeń, Panie, aby się mogło ostać, Panie, aby nie wypadło, nie było wydziobane, ale żeby przyniosło owoc dla życia wiecznego, dla Twojego Królestwa tutaj na ziemi. Ja się o to modlę, aby Twój Kościół wzrastał, aby Twój Kościół był potężny. Panie, Ty nie przyszedłeś po Kościół schowany, ale po Kościół zwycięski. My chcemy dzisiaj kroczyć, Panie, w tym kierunku. My chcemy dzisiaj brać to, co daje nam Słowo. Autorytet, pokój, radość, siłę, moc do zbawienia i do Panie funkcjonowania tutaj, w Twoim, Twoim Bożym Królestwie już na ziemi. Niech Tobie będzie chwała w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, ja chcę Was wszystkich przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa i podziękować przede wszystkim Bogu, że znowu tutaj możemy się spotkać. Myślę, że te czasy, które teraz są, bardziej nam uwidaczniają, że nie jest to takie oczywiste. Że nie jest to takie oczywiste, że każdy następny dzień będzie udziałem naszym, że każdy następny dzień będzie. Tak wyglądał jak ten, więc bądźmy też wdzięczni, że możemy tu być, że mamy kościół otwarty, że w Polsce ludzie wierzący mogą się zbierać. Są takie kraje, gdzie absolutnie są kościoły pozamykane wszystkie, więc my możemy tutaj być i cieszyć się ze swojej obecności nawzajem, ale przede wszystkim z tego, że możemy jako kościół słuchać, zwiastować, uwielbiać, błogosławić się nawzajem. To jest wielka siła, bo ona daje moc do życia. I jak pastor teraz modlił się i, i wzywał e, albo ogłaszał ten okres, który jest przed nami, tak sobie pomyślałem, że y, to wezwanie, żebyśmy byli bliżej, bliżej Boga i bliżej Królestwa Bożego, to jest też, będzie wypływać z tego, co chcę dzisiaj przekazać. Bo w zasadzie to jest cel dla nas na każdy dzień naszego życia, abyśmy byli bliżej. Bo jest, jeżeli jesteśmy dalej w tym samym miejscu, co wczoraj, co rok temu, to znaczy, że nie wykonaliśmy żadnej pracy, że nie zbliżyliśmy się do Bożego Królestwa, że nie przerobiliśmy jakiejś lekcji, że nie wzrośliśmy w wierze. Także wyzwanie bądź bliżej, bądźmy bliżej, Kościół niech jest bliżej, Królestwa Bożego i Chrystusa obowiązuje nas stale, ale myślę, że szczególnie w tym trudnym czasie. Kiedy yy, tak yy, zastanawiałem się, co czym się mogę podzielić dzisiaj? Dawno takie słowo już, może przejdę później do tego słowa, było położone na moim sercu, ale może zacznijmy od słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza 10.7, że królestwo niebios jest blisko. To jest to słowo też, które, które będzie. Było już też powiedziane dzisiaj, ale które będzie przyświecało i w tym poście, który będzie w marcu, w tych modlitwach. Królestwo Boże jest blisko. Tam jest napisane po, dro po drodze zaś głoście: Królestwo Niebios jest blisko. I każdy się zgodzi z tym, że ono jest bliżej niż było w zeszłym roku. I w tym roku ono będzie jeszcze bliżej. Ja nie wiem, jaka jest dynamika Bożego Królestwa, kiedy zostanie Kościół zabrany, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych. Ale nie znam daty i, i myślę, że, że nikt rozsądny by tej daty nie określał. Ale jedno możemy powiedzieć, że królestwo niebios jest bliżej i ono będzie jeszcze bliżej w tym roku. Jaka jest moja rola w takim razie, rola każdego z nas, skoro to królestwo się przybliża? Jakub w swoim liście, 4, rozdział 4, 8, werset, zapisał takie słowa: Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do Was. I to jest wyjaśnienie też do tego słowa, że Królestwo Niebios jest blisko, ale to nie oznacza, że ono samoistnie znajdzie się w Twoim obrębie. Jeżeli my nie zbliżymy się do tego Królestwa, to ono się nie zbliży do nas. To wynika z tych słów. Te same słowa są za zapisane w Księdze Zachariasza, choć to Stary Testament, ale one jeszcze dobitniej mówią: Powiedz im jednak to jest Księga Zachariasza, pierwszy rozdział, trzeci werset Powiedz im jednak, Ogłoś to, zwiastuj to, powiedz im, przekaż to, powiedz im jednak, mówi Pan. Mówi Pan zastępów, zwróćcie się ku mnie, oświadcza Pan zastępów, a ja zwrócę się ku Wam, mówi Pan. Tu mamy dodatkowo wzmocniony przekaz, dlatego że to już nie jest tylko informacja dla mnie, dla Ciebie, ale to jest informacja, którą mamy się dzielić. To, że Królestwo Niebios jest blisko i że my mamy się do niego zbliżać. To już podpisał się Pan Bóg, mówi Pan zastępów. Nie ma możliwości dyskutowania z tym Słowem. To jest przekaz z nieba dla Kościoła, przekaz z nieba dla Ciebie i dla mnie na dzisiaj i na jutro. I wierzę na każdy dzień, który, 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 który nam Pan dał tutaj jeszcze. To jest jedna z zasad w ogóle Królestwa Bożego. Zbliż się do Boga, a ono zbliży się do mnie. Co się stanie, kiedy my się nie będziemy zbliżać? Królestwo Boże nas wyminie. To, że Ono jest blisko nie daje nam żadnej gwarancji, że staniemy się Jego uczestnikiem. Królestwo Boże ma wiele różnych zasad. Bardzo często tutaj mówimy o jakichś zasadach Bożego Królestwa. Wymienię tylko przykładowo, że im więcej jesz pokarmu duchowego, tym większy masz głód. To jest absolutnie odwrotność do prawidłowości cielesnej. Tam im więcej jemy, to już bardziej jesteśmy najedzeni. Na Ale przy Pochłanianiu słowa, przy przebywaniu w Bożej Obecności, im więcej jesz, tym wzrasta Twój głód. Sianie i zbieranie to też jest zasada Bożego Królestwa. Jeżeli coś siejesz, to będziesz to zbierał. Jeżeli siejesz dobre rzeczy, możesz liczyć na dobry zbiór. Jeżeli zasiewasz złe rzeczy, ten zbiór nie będzie dobry. I to dotyczy każdego. To dotyczy i wierzących, i niewierzących. Jest czas budowania i czas burzenia. To są słowa, które są zapisane w Kaznodziei Salomona jest waga słów, że słowa, które wypowiadają, wypowiadamy, mają moc. One się materializują w sensie w duchowym. Więc to słowo zbliż się do Boga, a ono się zbliży do Was, jest jednych, jednym z podstawowych prawideł w Bożym Królestwie. I to od tego chciałbym zacząć, że, że to słowo, żebyśmy wzięli sobie do serca e, na ten najbliższy czas i nie tylko i żyli nim. Żebyśmy byli świadomi, że Królestwo Boże nie ma cechy samoistnego się zbliżania. Królestwo Boże wyczekuje na ruch z naszej strony. Jeżeli my idziemy w stronę Królestwa, ono się będzie zbliżać do nas. Ta zasada jest cudowna, bo jeżeli to przełożymy na przykłady biblijne, to my wiemy, że jeżeli my zrobimy do Boga jeden krok, to Bóg Dużo więcej zrobi w naszą stronę. Pamiętacie przypowieść o miłującym ojcu, o, o marnotrawnym synu? Kiedy on podjął decyzję, że zaczyna wracać do domu i zaczął wykonywać kroki, ojciec wybiegł, nie wyszedł. Wybiegł. Chciał być bliżej, chciał być szybciej, ale czekał na, na moment, kiedy syn zainicjuje kierunek zmiany w swoim życiu. Więc przekaż tą wieść dalej. To słowo od pana, jako jedna z zasad Bożego Królestwa. Ono, ono jest blisko, ale musimy się do Niego zbliżać. Nie możemy być do Niego bierni, bo ono nas ominie. Może być blisko, ale potrzeba ruchu jest z mojej i z Twojej strony, abyśmy obrali właściwy kierunek. Wiele osób się wyminęło z Bożym Królestwem. Królestwo było bardzo blisko, ale oni nie mieli wzroku duchowego, który by przekierował ich życie, ich służbę, ich aktywność właśnie w tą stronę. Dlatego my musimy wypatrywać Bożej obecności. Musimy się poruszać, e, poruszać w stronę Boga. Bóg nie jest Bogiem schematów. Jak czytamy Biblię, jest bardzo wiele historii, przypowieści, szczególnie w Starym Testamencie, kiedy Bóg w zasadzie analogiczne sprawy przekazywał ludziom, że mają zrobić kompletnie inaczej. Kiedy Izraelici zdobywali ziemię obiecaną, to w jednym momencie mówił: Róbcie tak, a zwyciężycie, a w drugim momencie, chwilę potem, mówił zupełnie inaczej, to zwyciężycie. Także to nie jest tak, że jak my wejdziemy w jakiś schemat i będzie pewna powtarzalność, gwarantuje nam, że będziemy bliżej Boga. Musimy nasze duchowe oczy nastroić na Jego duchową obecność, i wypatrywać jej, w którym kierunku, w którym czasie, z jakim natężeniem albo z jaką aktywnością. Niektórzy, filtrują z, niektórzy flirtują ze światem. Myślą, że to może wybić człowieka, może to, to ustawić. Tak, w życiu cielesnym. Tak, to prawda, ale ta zasada nie obowiązuje w życiu duchowym. W życiu duchowym musimy wykonywać realne rzeczy, realne ruchy. Zresztą cały list Jakuba zawsze mówi o tym, że wiara musi być poparta uczynkami. Tak, jesteśmy zbawieni z wiary, ale z wiary automatycznie musi zacząć wypływać, musimy, muszą wypływać zacząć uczynki. Dlatego, że jeżeli poprzestaniemy na samej wierze, to myślę, że jest to ryzykowna decyzja w naszym życiu. Tak, tak to może podsumuję. Więc flirt z Królestwem Bożym jest dużo lepszą rzeczą, którą możemy zacząć. Mówię fl flirt w takim cudzysłowie, proszę mnie dobrze zrozumieć. Flirt z Królestwem Bożym jest dużo lepszą rzeczą niż jakikolwiek flirt z tym światem. Może to być fascynująca przygoda. To nie musi być udręka, to nie musi być jakaś służba. To nie musi być jakiś mozul, ale to może być cudowna przygoda, którą my możemy z Bogiem rozpocząć. Co stoi u podstaw takiego kierunku? Co stoi u podstaw do tego, żeby zacząć iść w tym kierunku? Na pewno to jest obecność Ducha Świętego w nas. Dotyk Jego, Jego impuls, Jego wskazanie, słyszenie Jego głosu, któremu jesteśmy posłuszni. Ja muszę się podzielić taką dygresją, że często, albo mam czasami, Trudności w tym, że słyszę głos i wiem, że coś mam robić, ale jednak cielesność zdarza się, że zablokuje to, co, co słyszę w duchu, co, co do czego myślę Bóg mnie popycha. I jest to zawsze walka tej siły cielesności w nas z duchem świętym, który zamieszkuje w nas. I staram się być czujny, staram przegwałcać, jak gdyby to, ale mam takie doświadczenia, że nie wykonałem pewnego kroku, nie poszedłem, nie zrobiłem. I do, po czasie była weryfikacja, że, że, że była to pomyłka, że, że zaniechałem coś, do czego Bóg mnie w danym momencie popychał. Mówię tu o jakichś drobnych rzeczach, ale warto w sobie wyczulać, jak gdyby wyostrzać ten, 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 te, 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 to ucho duchowe na to, co Duch Święty w nas mówi. Bo na pewno to nie będzie sprzyjało naszej cieles, cielesności. Zazwyczaj to jest coś, co, przed czym cielesność. Nasza musi się yy, ugiąć. Więc yy, ten dotyk, impuls może stanowić o zmianie w moim i w Twoim życiu, początek głębszej relacji. Jak to zacząć? Biblia pokazuje nam wiele przykładów ludzi, wiele takich bohaterów wiary, którzy pod wpływem jednego impulsu, jednej decyzji, zmiany jakiejś rzeczy znaleźli się w orbicie Bożego Królestwa i miało to kolosalny wpływ. Na ich życie. Myślę, że nie chciałbym dużo tutaj wymieniać, ale pamiętacie e, nierządnicę Rahab. Kobietę, która w zasadzie była mm, już przeznaczona, jakby ży, żyła w zepsutym świecie, była przeznaczona do, 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 do odrzucenia od, jakiegokolwiek, od jakiejkolwiek relacji ale z Bogiem. Ale przyszli e, zwiadowcy, którzy się u niej ukryli, ona e, zaryzykowała swoim, swo, chyba swoim życiem ukrywając ich, dopomogła im, dopomogła im w, w uwolnieniu się, w, w ucieczce z tego oblężonego miasta i to stanowiło o zmianie jej życia, dlatego że ona żyła, całe miasto zostało zdobyte, ludzie zabici, ona żyła, a co do więcej stała się, weszła w, w genealogię Jezusa Chrystusa. Cudowna zmiana z powodu jednego, jednego uczynku. Uczniowie Jezusa, to też dobry przykład. Mateusz, który siedział i zbierał pieniądze. Był, można powiedzieć, był ustawiony w życiu. Miał do czynienia z pieniędzmi, pobierał e, cło. E, Jezus przyszedł i powiedział jedno słowo, chodź ze mną. On mu nie tłumaczył teologii, nie tłumaczył mu przesłania, nie tłumaczał mu strategii, słuchaj, trzy lata będziesz chodził, a potem awansujesz na apostoła. Nie roztaczał przed nim profitów, które dostanie. Nie, nie roztaczał przed nim wizji autorytetu, który może kiedyś, że będziesz na kartach Biblii. On mu powiedział jedno słowo: chodź za mną. Zmiana całego życia. Mateusz zostawił cło, zostawił te pieniądze, wyobrażam sobie te kwity, wszystko to i odszedł. Zmiana życia o, o 180 stopni. Myślę, że wiele, wiele takich przykładów byśmy. Znaleźli w Bożym Słowie, ale ja, se, ja chcę dzisiaj przeczytać i podzielić się historią kobiety, która e, miała w determinacji właśnie zbliżania się do Bożej obecności i zaczęła to od bardzo, od bardzo, prostej, e, bardzo prostego gestu. E, Zanim przejdziemy i zanim to będziemy czytać, to jest, taka, jest taka, takie przysłowie, które rzucił kiedyś jeden polityk, który powiedział, że nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz. Ja bym chciał powiedzieć, że ja się nie zgadzam. Jest ważne jak będziemy zaczynać, dlatego że to jak zaczniemy wprowadza nas na odpowiednie tory. To jak zaczniemy pokazuje nam kierunek. To czy zaczynamy na równym fundamencie układać nasze cegły, będzie stanowiło o tym, jak prosty będzie ten mur. Dlatego pozwoliłem sobie przytoczyć tą anegdotę, ale często ona jest powtarzana. Więc ważne, jak zaczynasz i ważne, jak kończysz. To moja wersja poprawiona, zmodernizowana. Więc przechodząc do przykładu, który chcę dzisiaj czytać historię kobiety, której imię imienia nie znamy, ale jest napisane, że ona pochodziła z szłamu, czyli była szła jest ona zapisana w drugiej księdze królewskiej, w czwartym rozdziale. W większości, bo później jeszcze troszkę. Gdybyśmy zaczęli czytać od ósmego wersetu, ja przeczytam, nie chcę, bo historia jest dość długa, ona przez trzy, trzy rozdziały będzie, będzie, jest zapisana. Przeczytam może parę wersetów, żebyśmy wiedzieli, mieli tą podstawę. Więc druga księga królewska, czwarty rozdział, od ósmego wersetu. Któregoś razu Elizeusz. Prze, przechodził przez Szułam. Mieszkała tam pewna zamożna kobieta. Zatrzymał, zatrzymała ona go na posiłek. Odtąd już stałował się u niej, ilokroć tamtędy przechodził. Ona zaś powiedziała do męża: Jestem pewna, że ten mąż, który wciąż tędy przechodzi, jest święty. Wymurujmy mu, proszę, małą komnatę na naszym płaskim dachu, Stawmy do niej łóżko, stół, krzesło i lampę. Niech ma się gdzie przespać, gdy znów nas odwiedzi. Kiedy więc Elizeusz pojawił się u nich, zaszedł do tej komnaty, położył się tam na spoczynek. Polecił wówczas swojemu słudze Gehazjemu, proszę zawołaj tą kobietę. I szła mitka wkrótce stanęła przed nim. Już, już przed, przez Gehazego Elizeusz wyraził jej wdzięczność. Kazał przekazać, że docenia troskę, która, którą im okazała. Kiedy więc przyszła, zapytał. Czy moglibyśmy coś dla Ciebie zrobić? Może moglibyśmy powiedzieć coś królowi lub dowódcy wojska? Dziękuję, odpowiedziała. Mieszkam tu wśród swoich i czuję się bezpieczna. Wtedy Elizeusz nie przestawał zastanawiać się, co można by dla niej uczynić. Gehazi zauważył: Właściwie nie ma ona syna, a jej mąż już jest starszy. Zawołał ją zatem, Zawołaj ją zatem, poleciał Elizeusz. Gdy znów stanęła u wejścia, Elizeusz zapowiedział: o tej porze za rok będziesz piastować syna. Może do tego momentu. To jest cudowna historia, która pokazuje nam, jak, jak zacząć w ogóle zbliżanie się do Królestwa Bożego, jak zacząć służbę w Bożym Królestwie. To może jest takie dużo powiedziane, jak, jak zbliżyć się do Bożej obecności, i też przestrzega nam, albo pokazuje nam, jakie motywy. Są ważne i jakie motywy powinny kierować naszym sercem. Zaczyna się dość ciekawie. Ja będę parę wersetów analizował, więc może wrócimy do ósmego, do ósmego wersetu, jakby, jeśli można by wyświetlić. I tu jest napisane, że kiedyś pewnego razu Elizeusz przechodził przez szułem. Słuchajcie, on nie szedł do szłamitki, On przechodził. On przechodził przez miasteczko, przechodził przez wioskę. On nie znał jej. Nie miał żadnej relacji, nie zmierzał do niej. Tu jest napisała, napisane zatrzymała go, wykazała inicjatywę. Podeszła do niego, tak to sobie możemy wyobrazić, i zatrzymała go na posiłek. Co może zrobić kobieta, która mieszka w szłamie, ży, żywi się z pracy rolniczej, ma męża, jakiś tam może kawałek pola, co może dać, jak może zaistnieć, yy, yy, jak może zacząć funkcjonować w w Bożym Królestwie, to w zasadzie mogłoby się wydawać, że jest poza jej zasięgiem. Ona nic wielkiego nie zrobiła. Ona zrobiła to, co miała w zasięgu, to, co miała w swoich rękach. Kiedyś Bóg powiedział do Mojżesza, co masz w swojej ręce. On powiedział laskę, użyj ją. Więc ta kobieta, która zatrzymała tego proroka przechodzącego, powiedziała: wejdź na obiad. Tyle mam, to, to, to mogę Ci dać. Mogę Cię zaprosić na obiad. To odtąd już stołował się u niej. Ona nie, nie, nie podeszła do niego z jakimś, z jakimś oczekiwaniem. Słuchaj, proroku, zapraszam cię na obiad, ale pobłogosław moją rodzinę albo załatw mi jakąś audiencję u króla. Po prostu chciała go ugościć. W sercu miała chęć usłużenia. Ja wierzę, że ona też w sercu miała chęć zbliżenia się. Do namaszczonego człowieka, czyli w nim uosabiała się Boża obecność. Odtąd już, zaczymy, odtąd już stołował się u niej. Ona zaczęła od jednego gestu, zaprosiły ją na obiad, a potem zaczęła to regularnie powtarzać. To jest bardzo ważna cecha, bo mamy często, przynajmniej ja tak mam dużo pomysłów na minutę, czasami, czasami za wiele, ale nie we wszystkim jestem, nie we wszystkim jestem wierny. Zdarza mi się, że coś gdzieś zaczynam. Chciałbym, mam dobre intencje, ale no po jakimś czasie wiecie, jak to jest. Gdzieś się coś rozmywa, brak czasu, zaangażowania w różnych rzeczy. Ona była wierna, zaprosiła go na posiłek, a potem zaczęła to powtarzać. To jest dobry, dobre świadectwo w służbie. Możesz zacząć robić jakkolwiek, jakąkolwiek drobną rzecz. Niech to będzie no akurat nie mamy kwiatów podlewanie kwiatów, czy może układanie krzeseł, czy witanie kogoś. Nie, nie, nie. Mnóstwo rzeczy można by tutaj wymienić, ale bądź wierny w tym. Nie miej tysiąc pomysłów na minutę, nie, mądź, nie, nie miej tysiąc objawień dla swojego życia na minutę. Po prostu bądź wierny w tym wysiłku, który podejmujesz. Odtąd już stołował się u niej ile kroć tamtędy przechodził. Werset 9 mówi tak. Ona powiedziała do męża w drugiej części. Jest święty. On jest święty. Może przeczytam go cały. Ona zaś powiedziała do męża: Jestem pewna, że ten mąż Boży, który wciąż tędy przechodzi, jest święty. Z tego usługiwania, z tej relacji, z tej służby, która ona zaczęła w stosunku do Niego robić, do niej przyszło objawienie. On jest święty. To jest. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz w momencie, kiedy my podejmujemy jakąkolwiek służbę, że yy, czy to jest służba w kościele, w jakimś tam innym miejscu, gdziekolwiek, gdzie chcemy Bogu usługiwać, abyśmy uznali to miejsce, uznali ten autorytet, który funkcjonuje w danym kościele, uznali, powiem tak, objawienie tego kościoła, żeby w przyszłości nas coś nie wybiło z tej służby. To się, wiecie, to, to się często zdarza, że ludzie wchodzą w jakąś służbę, ale pewne rzeczy gdzieś nigdy nie były poruszone, nie były dogadane, nie były ustalone, może nie były, może nie były mocno powiedziane, zaznaczone. I wtedy, kiedy przychodzi moment próby, kiedy przychodzi moment jakiegoś przesilenia, to się okazuje, że nasze myślenie o służbie jest inne niż myślenie na przykład pastora. Nasze myślenie o służbie jest na przykład inne niż myślenie lidera, czy myślenie starszych. To jest bardzo ważne, żebyśmy w objawieniu wchodząc w służbę byli zgodni i zaakceptowali miejsce i to ten, ten duchowy, duchowy status, który w danym miejscu obowiązuje. Dlatego, że może nie od razu, ale w przyszłości jest to duże zagrożenie, że może nas tej służby coś, z tej orbity służby po prostu wybić. Dlatego, że będziemy mieli w jakiejś sytuacji inny pogląd, w jakiejś krytycznej sytuacji, może ludzkiej, może, może w jakiejś finansowej jakolwiek się okaże, okaże, że wcale to, co myśli Kościół czy naucza Kościół, to nie, nie myślę ja albo moje, moje jak gdyby poznanie. Idzie, idzie w inną stronę. Więc z mężem stwierdziła, że ona, on jest święty. To dało jej podstawę, stabilną podstawę, żeby mieć jednakowy, stały stosunek do tego namaszczonego człowieka, czyli w naszym, w naszym przekładzie Bożej Obecności, która gościła, gościła w tym domu. Kiedy patrzymy na człowieka, który, który sprawuje. Namaszczoną funkcję w kościele, my musimy go oddzielić od poziomu jego cielesności. Dlatego, że jeżeli będziemy koncentrować się na, na człowieku, to zawsze, prędzej czy później, gdzieś znajdziemy jakieś wady. Musimy zacząć albo nauczyć się koncentrować oczami duchowymi na tym, co Chrystus robi poprzez niego. I to jest ważne, że ona, widząc Elizeusza. Ona nie widziała ciała, ona widziała Boże namaszczenie, które jest w nim albo nad nim, czyli tą Bożą obecność, poprzez którą on sprawuje służbę. I to jest dobra umiejętność, żebyśmy zapamiętali i, i, i starali się oddzielać cielesność człowieka od roli, którą sprawia, y, którą, y, sprawia w Bożym, w Bożym y, Królestwie. Dlatego, że oczy cielesne prędzej czy później nas zawiodą. Oczy duchowe pokażą nam, co Bóg robi przez tą osobę, co Bóg chce robić przez tą osobę, co on zrobił dla tej osoby. Myślę, że, że, że jest to dobra zasada, żebyśmy to uchwycili, zaczęli stosować, dlatego że ta cielesność ludzka może nam przeszkadzać, a może to być ze szkodą dla, dla budowania Bożego Królestwa. To jest praca, to jest praca w nas. Abyśmy oddzielili, oddzielili te dwa stany. Werset 10. Co nam mówi werset 10? Dalszy wzrost w służbie. Pamiętacie, zaczęła od jednego obiadu, potem zaczęła usługiwać stale tym obiadem, w końcu uznała, że ta służba i ten człowiek jest namaszczony, jest święty. I doprowadziło ją to do wzrostu w jej inwestycji w Bożym Królestwie, wzrostu w jej służbie. Czytamy tak: Wymurujmy mu, proszę, małą komnatę na naszym płaskim dachu. Wstawimy do niej łóżko, stół, krzesło, lampę. Niech ma się gdzie przespać, gdy znowu nas odwiedzi. To pokazuje progres, który, który dosięgnął jej życia duchowego. Dlatego, że łatwo by było sobie powiedzieć na przykład w ten sposób, mieszkamy w jakiejś wiosce, szułam, tak, to, to z tego, co czytałem, to była dość zamożna wioska, dobrze usytuowana rolniczo, ja będę go żywić, a ty, sąsiadko, na przykład może byś mu jakiś nocleg sprawiła. Podzielimy się. Będzie to sprawiedliwie, będzie to szansa dla każdego. Nawet taka myśl jej nie przeszła przez głowę. Daje obiad, daje stale obiad, dobuduje jeszcze komnatę. Pamiętajcie, że mówimy o dwóch ludziach. Elizeusz nie chodził sam, chodził ze swoim służącym. To nie był obiad, to były dwa obiady, zawsze dwa obiady. To był, to był pokój, który został wyposażony. To był koszt, który trzeba było ponieść. To nie był koszt, który. Jeszcze, jeszcze możemy zrozumieć, obiad, podzielimy jakoś, jakoś te porcje, ale dobudowanie komnaty, zgodzicie się z tym, to jest już finansowa ujma dla życia rodziny, tak, tak by można było powiedzieć. Te pieniądze trzeba było skądś wyciągnąć, zbudować, wyposażyć, zamknąć, zrobić dach, jakieś drzwiczki. To musiało funkcjonować. Więc komnata na dachu. Chcę więcej, dlatego że w styczności z Bożą Obecnością funkcjonuje to prawo, które wymieniliśmy na początku. Im więcej masz kontaktu z Bogiem, tym chcesz więcej. Im więcej masz kontaktu ze Słowem, tym chcesz więcej. Im więcej będziesz miał kontaktu z Bożą Obecnością, tym nie zadowoli Cię funkcjonowanie poza. Tym więcej będziesz chciał Bożej obecności dla siebie. Poprzez to, że Elizeusz był gościem, stałym gościem w jej domu, to, było, to była jej służba także i dla swojej rodziny. Bo to przecież tylko nie ona się z nim spotykała, spotykał się także i ten mąż. Cała rodzina, nie czytamy tam, żeby ta rodzina była szersza, przynajmniej, czy większa, w, przynajmniej jeszcze w tym momencie. Cała rodzina spotykała się z tą Bożą obecnością. Więc możemy też na to w ten sposób spojrzeć, że inwestycja jest nie tylko dla tej kobiety, ale także dla całego jej domu. Ale łączyło się to z kosztami, które ta rodzina musiała ponieść i nie piszę tutaj, jak długo się to działo, ale powiem Wam, że służba Elizeusza trwała 60 lat. Ja nie wiem, jak długo Elizeusz zachodził do niej, do tej komnaty, jak długo ona go żywiła, ale służba Elizeusza trwała 60 lat. Na pewno to był jakiś wyrywek z tego czasu. Nie wiem, nie mam e, rozeznania, jak długi. Werset trzynasty. Już przez Gehaziego Elizeusz wyraził jej wdzięczność, kazał przekazać z docenia troskę, którą im okazała. Może na razie tyle. Słyszała, słyszała głos wdzięczności. I powiem, że to jest ważne w służbie, bo to dotyka... Motywacji też naszej cielesnej. My, nie jesteśmy, my, ży, my jesteśmy istotami duchowymi żyjącymi w ciele, ale to ciało też potrzebuje jakiejś zachęty. Więc słyszała głos wdzięczności i uznania dla tego, co robi. To ważne, byśmy też słyszeli ten głos. I to ważne, żebyśmy sami wypowiadali też te słowa w stosunku do innych. To jest. To jest pewnego rodzaju paliwo, które, którym trochę ciało nasze się żywi. Ale myślę, że to nie jest nic złego, jeżeli słyszymy albo wypowiadamy słowa wdzięczności. To jest, to jest zachęta do tego, żeby robić głębiej, żeby robić więcej, żeby robić silniej. I myślę, że każdy z nas się zgodzi, że, że tak to działa w naszym, w naszym yy, życiu. Dobrze jest, jeżeli mamy samą motywację do budowania Bożego Królestwa, ale lepiej jest, gdy mamy zachętę jeszcze. Jeżeli to jest zachęta naszego lidera, e, starszego, pastora czy kogokolwiek. Ale pamiętajmy, że tak samo my możemy tej zachęty udzielać innym. A zawsze, zawsze jest za to. Więc y, słyszała głos wdzięczności. Co on powodował? To powodowało, że, to, że był wprowadzany pokój do jej serca. Kiedy, y, kiedy Elizeusz zapytał się, właśnie, co może uczynić. W 13 wersecie, ona powiedziała przy końcu: Dziękuję, odpowiedziała. Mieszkam tu wśród swoich i czuję się bezpieczna. I tak bardzo mnie ujęło to słowo. Mieszkam wśród swoich i czuję się bezpieczna. Jest mi dobrze. Chcę służyć i ta służba daje mi poczucie radości, pokoju. Pamiętajmy, że pokój i radość jest, jest cechą Bożego Królestwa. Jeżeli przebywamy w Bożym Królestwie, to samoistne przebywanie już w Bożej Obecności, wśród Bożych ludzi, jest dla nas radością i, i swego rodzaju taką zapłatą. Wprowadza to pokój do, nas, do naszego serca. Ona powiedziała: Nie mam potrzeb. Ja myślę, że że jednak to nie były jakieś bogate tereny, kiedy ona tam mieszkała. Mogła mieć dziesięć 10 różnych, 10 różnych próśb. Może, Panie, może, proroku, pobłogosławisz moją rodzinę, albo może pomóc się o plony z mojego pola, albo coś. To zawsze jest miłe, to zawsze fajnie, fajnie słyszeć. Dobrze jest, jak się ktoś o kogoś modli. Często modlimy się o siebie nawzajem, czy tutaj, czy na spotkaniach modlitewnych, ja myślę, że każdy, każdy to ceni i, i, i bierze, i lubi. Ona powiedziała: czuję się bezpieczna, jestem spełniona, nie mam oczekiwań. W związku z moimi inwestycjami w Boże Królestwo, w związku z wyżywieniem ciebie i Twojego sługi, w związku z tym, że dzieje się to regularnie, w związku z tym, że wybudowałam ci tam na dachu jeszcze komnatę czy pokoik, nie oczekuję nic. Jestem spełniona, dlatego że Boża obecność jest bliska. I ja wiem, wiem to też z doświadczenia, jeżeli, jeżeli przebywasz w Bożej obecności, to jest to naj, największa zapłata, którą możemy, możemy yy, odebrać. Więc yy, pokój i radość w Duchu Świętym, atrybuty Bożego Królestwa mówią i potwierdzają, że jesteś w dobrej służbie i w dobrym miejscu. Jeżeli, jeżeli jesteś wypełniony pokojem, jesteś wypełniony radością, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. To jest weryfikacja, gdyby się, gdyby, gdybyśmy się chcieli zastanawiać, czy idziemy w dobrą, dobrym kierunku. Ale Eliza już na tym nie poprzestał. Werset 16 zawiera takie słowa, że powiedział do niej, pomimo, że ona w ogóle tego chyba nawet nie miała na myśli, ani nie, nie, nie przewidywała, o tej porze za rok, Będziesz piastować syna. Cud. Gehazi powiedział: Ma starego męża. W sposób fizyczny, naturalny, nie mogą liczyć na potomstwo. Nie mają zresztą tego potomstwa. Ja myślę, że postawa bezinteresowności tej kobiety otworzyła przed nią zasoby Bożego tronu. I to jest coś, co. O co ona w ogóle nie zabiegała, co może jej się nie, nie śniło, o czym w ogóle nawet chyba bała się pomyśleć, prorok objawił czy zwiastował nad, nad, nad jej rodziną: Za rok będziesz miała syna. Cud, cud narodzenia dziecka to jest coś, co było wielką nagrodą od Boga, ale ale takim kolejnym prawem duchowego Bożego Królestwa jest to, że jeżeli my nie gonimy za nagrodą, my nie biegamy, nie mamy roszczeń, nie mamy, nie mamy jak gdyby pretensji czy, czy może rozliczeń z Panem Bogiem, to wtedy przychodzi zwrot, to wtedy przychodzi Boża reakcja. Bóg reaguje na nasze serce. Nie na to, cośmy zrobili, nie na to, cośmy zainwestowali. On reaguje na, naszym, na nasze serce. Więc ten cud był nagrodą od Boga, takim e, zupełnie ponad, ponad tematem, gratisem, który ona, ona doznała. Więc cudowna historia, z której możemy wiele czerpać, ale to nie jest koniec tej historii. Ja nie, teraz może, może przeczytam jeszcze parę wersetów, dlatego że w XX, w 27 wersecie, albo jeszcze powiem, że kiedy ona to dziecko się urodziło zgodnie z proroctwem i tak dalej, przyszedł moment próby. Chłopak zmarł. Mając parę lat, jakiś forma udaru nie jest istotne, on, on umarł. I co się dzieje z naszą szłamitką? Ona nie, nie rozpacza. Albo nie ma pretensji do Boga, Boże, dałeś mi, a teraz zabrałeś. O co tu chodzi? Czy ja cię źle odczytałam? Yy, dajesz życie, zabierasz. Jakim jesteś Bogiem? Ja myślę, że to są, yy, to są słowa, które by, gdybyśmy usłyszeli, to nie skarcilibyśmy jej za to. Dlatego że tragedia, którą przeżyła ta rodzina, mogłaby ją predysponować, ale cudowna postawa jej serca prowadzi ją z jednego cudu w kolejny cud. W momencie próby miała się na czym oprzeć. Miała się oprzeć na tym, dlatego, że miała doświadczenie z przebywania w Bożej Obecności. My nie czytamy tutaj, jeżeli będziecie mieli ochotę, zachęcam Was, żeby cały przeczytać całą tą historię. Ja nie będę tego czytał. Tam nie czytamy, że ona naradza się z mężem. Tam nie czytamy, że rozpacza. Szczerze mówiąc, kiedy czytałem parę razy tą historię, wynika z niej, że mąż nawet chyba nie wiedział, że on umarł, bo dlatego, że był na polu. Ona kazała tylko osiodłać yy, zwierzę juczne, dać sługę i popędziła do swojego proroka. Ona wiedziała, skąd nadejdzie mi pomoc. Ona wiedziała, że cielesna rozpacz, cielesna jakakolwiek walka nic tutaj nie da. Tylko Boża obecność, tylko Boża obecność może zmienić. A miała to doświadczenie wiele lat, wiele lat już przebywania, kiedy, kiedy ten prorok ją odwiedzał w domu. Dało jej podstawę do tego, że ona wiedziała, jaki azymut obrać, że ona wiedziała, gdzie ma pójść w pierwszej. W pierwszej kolejności nie koncentrowała się na tym, co się stało, lgnęła do proroka, dlatego że dla niej to było uosobienie Bożej obecności. Wiedziała, że jakakolwiek pomoc może przyjść tylko z tego miejsca. Werset 30 mówi, e, mówi nam tak: Lecz matka chłopca wtrąciła, jako żyje Pan i żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Mówiła w stosunku do Elizeusza. Jako żyje Pan, i Ty żyjesz, że Cię nie opuszczę. Deklaracja wiary i deklaracja miłości, pomimo tego, co się stało. Bezwarunkowa. Tak jak w Nowym Testamencie czytamy o miłości agape, kiedy jest przedstawiana, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów: Miłość agape bezwarunkowa. Ona powiedziała: Bez znaczenia, co się dalej wydarzy. Mój syn leży martwy tam w mojej komnacie. Ja jestem. Z prorokiem, bez znaczenia, co się, co się wydarzy, ja Cię nie opuszczę. To jest bardzo głęboki poziom dojrzałości. To jest bardzo głęboki poziom dojrzałości, który życzyłbym sobie do, 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 do swojego życia, do, do, do swojej wiary, aby nie mieć do Boga pretensji za to, co się stało, ale nawet w trudnym momencie szukać Jego obecności. Deklaracja wiary, pomimo. Deklaracja wiary bez znaczenia, bez znaczenia. Nie mam, nie mam pretensji o to, co się stało, nie wiem, dlaczego to się stało, nie wiem, e, dlaczego muszę iść tą drogą, ale Boże przede wszystkim chce być blisko Ciebie. Yy. Myślę, że wiele osób, które doznało jakąś rodzinną tragedię, będzie wiedziało, wiedziało, o czym mówię. Uwielbienie Boga ponad wszystko doprowadza do tego, że Bóg... Kolejny raz wykonuje cud w jej życiu. Elizeusz wraca do tego domu, kładzie się na tym chłopcu, on ożywa i żyje. Więc yy, dobre zakończenie tragedii, <grydy> albo pokazanie głębokości wiary kobiety. Ale to się nie dzieje, słuchajcie, to się nie dzieje tak automatycznie. To się nie dzieje od tak, że ktoś może sobie to za zażyczyć. W jej przypadku to są lata służby, lata przebywania z tym człowiekiem, lata przebywania z prorokiem, lata przebywania z Bożą obecnością, które kształtują jej wnętrze, zmieniają. Dlaczego to mówię wszystko, dlaczego opisuję tą historię? Dlatego, że ona zaczęła, pamiętajmy, od jednego obiadu. Po prostu zaprosiła przechodzącego, namaszczonego człowieka, którego nie znała na obiad. Czy jest to w zasięgu każdego z nas? Chyba tak. Czy można, wykonać inny, równie, rów, czy można wykonać inną, równie prostą czynność w naszym życiu w stosunku do Bożego Królestwa? Chyba tak. Ale zauważcie, jak to zmieniło jej życie. Jak bardzo nastąpił progres w jej wzrastaniu, jak bardzo nastąpił progres w jej poznaniu, w jej doświadczeniu, aż w końcu, jak głęboko jej wiara się ukształtowała. To mamy zapisane w. W czwartym rozdziale, ale ja bym chciał przeskoczyć dwa rozdziały dalej, bo ta, 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 ta historia tam się nie, nie kończy. Mamy zakończenie tej w ósmym rozdziale, i tutaj bym chciał przeczytać dwa wersety, czyli Druga Królewska, ósmy rozdział, i wersety pierwszy i szósty. Kiedy Elizeusz mówi do tej kobiety po jakimś tam czasie, oczywiście wiele tu wydarzeń się wydarzyło po drodze, ale my koncentrujemy się na jej wierze, na jej historii i Elizeusz zwrócił się do tej kobiety, której synowi przywrócił życie. Spakuj się wraz z rodziną, zamieszkaj na pewien czas gdzie indziej, ponieważ Pan postanowił zesłać głód na ten kraj i będzie on trwał przez siedem lat. I werset szósty. Czytamy o sytuacji, kiedy głód się już skończył i ona wróciła po wielu latach. A gdy król wypytywał o to, o to, wypytywał o to tą kobietę, czyli o historię jego syna, ona potwierdziła, że rzeczywiście Elizeusz tam wskrzesił i, i, i tak się rzecz miała, że tak właśnie było. Wówczas król przydzielił jej jednego urzędnika i polecił urzędnikowi: zadbaj o to, aby zwrócono tej kobiecie wszystko. Łącznie z plonami z pola od dnia, w którym opuściła kraj, aż do teraz. To jest cudowne Boże działanie w życiu ludzi wierzących. Chciałbym, żebyście to złapali bardzo głęboko, żebyście to wzięli do swojego życia. Oprócz tego wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory, nad życiem wierzącego człowieka, który jest w relacji bliskiej z Bożym Królestwem, występuje nadnaturalna przychylność i naturalna przychylność. Co to jest nadnaturalna? Nadnaturalna przychylność, tutaj czytamy, to jest Boże Proroctwo do Twojego życia. Boże Proroctwo do jej życia kazało jej zmienić miejsce zamieszkania. Tego nie mógł przewidzieć żaden człowiek, to mógł tylko prorok powiedzieć. Przeprowadź się, bo będzie głód. To jest informacja do Twojego życia, do Twojej rodziny, do Twojego domu. Werset pierwszy. Przeprowadź się, spakuj z rodziną, zamieszkaj na pewien czas gdzie indziej. Nadnaturalna przychylność, nadnaturalna ingerencja, która po raz kolejny zmieniła koleje życia tej rodziny. I druga rzecz, naturalna przychylność. Co rozumiem pod słowem naturalna? Naturalna przychylność to jest przychylność ludzi których Bóg będzie stawiał na Twojej drodze. Kiedy ona po paru latach wróciła, kiedy głód się skończył, akurat sytuacja się zrobiła taka, że Gehazi, czy ktoś, teraz Elizeusz chyba opowiadał królowi tą historię, wskrzeszenia. I ona znalazła się akurat w tym punkcie, w tym czasie. Co król robi? Pyta się, czy Ty, kobieto, rzeczywiście jesteś tą kobietą, której tamten prorok wzbudził. Syna do życia. Tak, to była prawda w moim życiu. Więc naturalna przychylność król dał jej człowieka, który pomógł odbudować cały dom, cały majątek. Nie tylko odbudować, ale kazał zwrócić wszystkie plony, potencjalne plony, kiedy jej nie było. Ona parę lat mieszkała za granicą. Słuchajcie, to tak jakby ktoś z nas wyjechał na przykład do Anglii, po czterech latach wrócił i się dowiaduje, że przez cztery lata pensja nasza. Jednak się odkładała na konto. To by było cudowne, ale oczywiście to jest taki troszkę żart. Ale tak to wyglądało. Za wszystkie lata, kiedy jej nie było, zostały zwrócone jej plony. Naturalna przychylność dostała człowieka, który miał się tym zajmować. Król postawił, król postawił na jej drodze taką osobę, która miała ją wprowadzić. Kiedy tak. Zastanawiałem się nad, nad, nad Bożą dobrocią. Tak, tak przypominała mi się historia Noemi. Słuchajcie, jak bardzo podobna, kiedy ona, Noemi, wyjechała z, z Betel e, dobrze mówię z Betel z Betlejem, przepraszam, z Betlejem za chlebem, bo, nie był, bo był głód i tak dalej. Ale tak jak my zresztą słyszeli na ostatnim kazaniu, kiedy pastor mówił, to była zła decyzja w tamtym czasie. Nikt ją nie wysłał, to, było, to była jej decyzja, cielesna decyzja. Dlatego kiedy ona wracała, to mówiła o sobie Mara, jestem gorzka. Nie mówcie do mnie, nie mówcie do mnie Noemi, bo ja jestem gorzka, jestem zgorzkniała z powodu tego, co mnie tam spotkało na obczyźnie. Umarł mąż, umarł jeden syn, umarł drugi syn. Bliźniacza historia. Szułamitka wraca. Nie piszemy, żeby, nie, nie, nie czytamy, żeby wraca, wracała bez męża czy, czy jakaś tragedia, a przychylność króla, króla wraca i cały majątek i, i, i wszystkie plony, które przez lata potencjalnie mogłyby być. To jest różnica w prowadzeniu Boga. Niby dwie sytuacje, niby ta sama droga, niby tu głód, tam głód. Każdy ma prawo się przenieść. Ale kiedy idziesz z namaszczenia Boga, kiedy idziesz z namaszczenia Słowa, z objawienia Słowa, kiedy Bóg Cię posyła w jakieś inne miejsce, to naprawdę wzrost i owoc jest diametralnie inny. Oczywiście, że Noemi i Ród dobrze skończyły. Że był Boaz i tak dalej, znamy tą historię. Ale chodzi mi o ten okres, kiedy jej nie było w jej miejscu zamieszkania. Jestem Mara, jestem gorzka, jestem zgorzkniała, bo wiele tragicznych rzeczy musiałam prze, przeżywać. Szukajmy Bożej obecności dla swojego życia, szukajmy Bożego prowadzenia, bo będzie miało to kompletnie inny wymiar, pomimo że z zewnątrz mogą się wydawać sytuacje bardzo podobne. Więc jeden obiad może zmienić życie, słuchajcie. Może jeden obiad może. Przepraszam. Jeden obiad może zmienić życie, dlatego, że jeżeli pójdziemy w kierunku Bożego Królestwa, jeżeli pójdziemy w kierunku Bożego e, Objawienia, to ono zacznie się przy, przybliżać do naszego życia. To ono będzie coraz, y, coraz bliżej. I oczywiście, że kiedy zaczniemy. Jakąś nową inicjatywę, czy nową relację z Bogiem, to nie od razu musisz zostać pastorem. Ale jak to powiedziałem na modlitwie, zawsze możesz pastora zaprosić na obiad. <grym> a, może, a może Bóg będzie cię prowadził inaczej. Może ci pokaże coś innego, może ci wskaże na inne miejsca. Chodzi o to, że tam gdzie jesteś, tam gdzie jesteśmy, jest najlepsze miejsce do tego, żeby zacząć. Dlatego, że Bóg postawił nas w jakichś konkretnych okolicznościach. Każdy ma jakiś, jakąś pracę, czasami mamy swój biznes, czasami pracujemy gdzieś. Mamy jakieś relacje, mamy rodzinę. Gdziekolwiek jesteśmy w Kościele, mamy coś jest w naszych rękach. To nie jest tak, że nasze ręce są puste. Tak, powtórzę jeszcze raz pytanie Mojżesza, pytanie Boga do Mojżesza. Co trzymasz w swojej dłoni? Możesz to użyć. To może być prosta rzecz, to może być ten przysłowiowy, w cudzysłowie już mówię, obiad, a to może być kawa, deser, to może być coś, co prze, zacznie przekierowywać Cię powoli, to będzie proces, to się nie stanie na drugi dzień. Na drugi dzień nasza służba nie podskoczy od razu do standardu ogólnopolskiego, ale każda służba w standardzie ogólnopolskim miała swój mały początek. Każda służba w standardzie, nawet ogólnoświatowym, kiedyś miała swój mały początek. Zawsze był ten moment, kiedy Bóg położył coś komuś na serce, kiedy powiedział idź, kiedy powiedział wejść, to, co masz, kiedy powiedział zrób to, co umiesz. Ale standard naszego serca musi być trzymany niezmiennie wysoko, dlatego że... że Łatwo przejść, łatwo przejść, jak gdyby w proces rozliczenia, rozliczenia z Bogiem. Boże, ja ci tyle, a z powrotem nic. Boże, ja tyle, a, a tutaj tyle trosk. Boże, ja tyle, a, a, a spotkało mnie to i to. Więc, więc jest, to, jest to takie realne zagrożenie, o którym świadomie musimy pamiętać jako ludzie wierzący. Kiedy Jezus opowiadał e, przypowieści o królestwie. Bożym, które się zbliża, wymienił człowieka, który znalazł perłę. Pamiętacie tą? Nie będziemy jej czytać. Ale on sprzedał wszystko, co miał, ze względu na to, że ta perła dla niego była, symbolizowała Boże Królestwo. On sprzedał wszystko, co miał, przekierował swoje życie. Nie czytamy, co się dalej wydaje, ale, wydarzyło, ale chodzi mi o tą determinację o tą determinację, że kiedy spotykasz się z żywym Bogiem, kiedy spotykasz się z namaszczeniem, kiedy rozeznajesz służbę namaszczenia, to ty zmieniasz albo ono zmienia ciebie. O, może powiem w ten sposób, będzie to poprawniej. Bo przecież kiedy, kiedy szła mitka, zapraszała na obiad proroka, to nie było sytuacji, że proroku, ale mam tu takie pewne plany dla naszego miasta, może ta wioska szuła, nie jest duża, ale może byśmy tutaj coś razem zrobili, może mianujesz mnie tutaj jakimś liderem, może mnie ustanowisz jakimś pastorem nad jakąś tam służbą, będę coś działał. Nie. Zero takich myśli, zero takich poczynań. Ona chciała usłużyć tym, co miała i koniec. To dawało jej satysfakcję. To będzie miało wartość to będzie miało wartość dla Twojego i mojego życia. Czy to będzie nas coś kosztowało? Czy ten sposób postępowania, te, te, te decyzje, czy to będzie miało cenę dla naszego życia? Muszę powiedzieć, że tak. To jest cena czasu w naszym życiu, to jest cena priorytetów. To nas będzie kosztowało. To będzie kosztowało być może i fizycznie, i finansowo. Ale to są rzeczy, które my chcemy przynieść Bogu na ofiarę. Jako, jako rzeczy, które przynosimy Bogu na ofiary, one muszą być czyste. One muszą być pozbawione podwójnego dna. Dawid, kiedy składał Bogu ofiarę, powiedział, że ofiara dla Pana musi mnie kosztować. Pamiętacie, kiedy, kiedy tam była historia, że była zaraza, i, i, i on składał potem taką, taką ofiarę na, na, na polu. I, i właściciel. Chciał przeznaczyć, jak gdyby bierz za darmo wszystkie moje rzeczy, zrób tutaj Bożu, dla Boga y, y, miejsce, miejsce do ofiary. On powiedział: Nie, ja muszę zapłacić pełną cenę. Ja nie przyniosę Bogu ofiary, którą pozyskałem lekko dla swojego życia. To nie byłaby ofiara. Ja muszę zapłacić pełną cenę. I dlatego to mówię, aby, aby przestrzec, przestrzec Ciebie, mnie, każdego, że. Taki rodzaj służby ma za sobą pewien koszt, który będziemy ponosić i musimy o tym wiedzieć, dlatego że inaczej nie byłaby to ofiara dla Boga. Ale czy warto? Warto, warto, bo inaczej można się prześlizgnąć do Bożego królestwa. Można gdzieś z boczku sobie stanąć w tym kościele, można gdzieś z boczku gdzieś i, y, usiąść i, i, i prześlizgać się do Bożego królestwa, ale dużo więcej satysfakcji ma, może ci dać, kiedy to Boże królestwo będzie gościć w twoim życiu w nowym, szerszym wymiarze, kiedy będzie gościć w twoim i moim domu w nowym, szerszym <laughs> wymiarze. Lepiej jest oglądać dzieła Pana już tutaj na Ziemi niż dopiero w niebie. Zgadzacie się z tym, że kiedy już będziemy w niebie u naszego Ojca, to dzieła Pana będziemy mogli oglądać, bo wtedy poznanie nasze będzie pełne. Ale Bóg daje Ci partnerstwo już tutaj na Ziemi. Kiedy buduje swoje Boże Królestwo, kiedy go buduje przez Kościół, kiedy chce go budować przez wierzących, on, od, on daje Ci partnerstwo, daje Ci moż, możliwość uczestniczyć i doświadczać dzieł Pana już tutaj na Ziemi. Dlatego musimy stworzyć podwaliny w swoim życiu, aby Boże Królestwo stało się naszym domownikiem. Aby Boże Królestwo zostało zaproszone w nowy, nieszablonowy, świeży sposób, ale też twórczy sposób do naszego życia. Tak jak to zrobiła ta kobieta. Prorok szedł, przechodził, ona go zawołała, ona go ściągnęła do swojego życia. On nie szedł, powtarzam jeszcze raz, on nie szedł do niej. Ściągnęła, zaprosiła, ugościła i nie było w tym drugiego dnia dna. Czy będziemy mieli w takim razie jakikolwiek z zwrot z tej służby? To jest pytanie, którego musimy się nie powstydzić, bo. Bo myślę, że, że może się nasunąć głęboko w, nasze, w, naszym, w naszych myślach, i warto sobie go zadać, czy będziemy mieli zwrot ze służby. Czy to jest tylko moja jednorazowa, jednokierunkowa inwestycja, i, i, i jak co zainwestuję, to powiem papa, pa, i już więcej tego nie zobaczę. Otwórzmy sobie Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, albo księgę, list do Hebrajczyków, 6:10. <laughs> I czytamy tu takie słowo: Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o Waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Więc ja odpowiadam Tobie i mnie: Czy będziesz miał zwrot ze swojej służby? Tak. Będziesz miał zwrot, dlatego że tak mówi Boże Słowo. Ty tego zwrotu nie szukaj. Ty za nim nie biegaj. Ty o niego nie zabiegaj, ale zwrot przyjdzie, bo taki jest Bóg, bo on jest wierny w swoim słowie. I jeżeli mówi, że Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy, co siejesz, to będziesz zbierał. On nie zapomni o Twoim dziele, o moim dziele, dla miłości Jego imienia. W jaki sposób ten zwrot przyjdzie? Nie wiem. Nie wiem. Szłamitka doznała pokój. Ona doznała radość, pomoc, ratunek, ona miała, ona miała nadnaturalną i naturalną przychylność. Ona miała błogosławieństwo. Miała błogosławieństwo Jego obecności w swoim domu. Miała cuda. To wszystko doznała ona za swoją inwestycję w Boże Królestwo. To wszystko jest też przeznaczone dla Ciebie i dla mnie. Ale ona tego nigdy nie szukała. Ona tego nigdy nie werbalizowała, że to się jej należy, że w związku z tym, że 30 lat prowadzę służbę i Panie Boże, tyle i tyle już Ci poświęciłem i każdego tygodnia i dnia tyle i tyle, więc mam prawo sobie życzyć. To nie jest postawa Bożego sługi, to nie jest postawa Bożego partnera. Zwrot przyjdzie, ale jest na to Boży czas, jest na to Boży sposób i będzie to adekwatne do tego, że odczujesz to w swoim życiu. Ja, ja mogę powiedzieć swoim, w swoim życiu wielokrotnie odczuwałem ten zwrot, w różnych formach, nie chcę tego tutaj wymieniać, ale wielokrotnie, wierzcie mi, stawały się rzeczy o przychylności naturalnej lub nadnaturalnej. Można to zobaczyć po pewnym czasie, jak odwrócisz swój wzrok i zobaczysz, jak Bóg cię prowadził przez życie. Jak wiele razy hamował coś, co by mogło się wydarzyć w moim życiu z powodu mojej jakiejś głupoty czy niefrasobliwości, czy wiele razy stawiał mnie w miejscu, gdzie w sposób naturalny nie miałem szans się znaleźć. Ja wierzę, że te prawidła, które mogliśmy tutaj przeczytać, nauczać, one są dostępne dzisiaj dla każdego z nas. Weryfikacją jest tylko poziom naszego serca. Weryfikacją jest tylko stan naszego serca. I kiedy tak mówimy o służbie, o, o, różnej, formie, o różnej formie zaangażowania, to, to, to w kościele są widoczne tak bardzo prosto, gdyby to podzielić, trzy grupy ludzi. Jedna grupa ludzi, jak sobie tak myślałem o tym, to jest grupa ludzi, którzy jeszcze nic nie robią, nie zaangażowali się, nie mieli może o sposobności, może jeszcze nie mieli czasu albo, albo nie mogą się na nic zdecydować. Druga grupa ludzi, którzy są zaangażowani, ale mają niewłaściwe metody. I wtedy to kończy się często frustracjami. To jest ten moment, kiedy być może diabeł Cię wyrzuci z orbity kościoła. To jest ten moment, kiedy Twoja służba i życie może dostać uszczerbku, bo Ty jesteś e, poprzez postawę roszczeniową, czy być może oczekującą jakichś jakich innych rzeczy, więc, więc to jest grupa druga. Jest grupa ludzi taka, która służy pomimo, czyli pomimo okoliczności, pomimo po prostu służy i ma z tego radość i pokój w Duchu Świętym. Dobrze jest się zastanowić, w której grupie ja jestem. To jest dzisiaj wyzwanie dla mnie, dla Ciebie, dla każdego z nas, w której grupie ja jestem? Czy już coś robię? Czy robię coś, ale, ale kiedy usłyszałem te słowa, to rzeczywiście moje motywy powinny zostać zweryfikowane? Czy, czy jestem w grupie ludzi, którzy rzeczywiście mogą, mogą uznać, że, że jak gdyby spełniają te warunki, o których mówimy? Otwórzmy nasze oczy duchowe na Boże Królestwo, dlatego że te rzeczy, które, o których mówimy, one są niedostrzegalne przez Oczy Cielesne. Kiedy będziemy przez cielesne oczy wypatrywać służby, wypatrywać okazji, wypatrywać, kogo by tu gdzie zaprosić, czy w jakikolwiek Bogu służyć, możemy się z tym minąć. Musimy. Być czujni na głos Ducha Świętego, który na, jest w nas. Królestwo Boże jest blisko Ciebie i mnie, i ono w tym roku jest bliżej. Ono jest bliżej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było dalej. Dzisiaj czas biegnie. Nieubłaganie biegnie do tego momentu, kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół, kiedy. Ty i ja będziemy musieli zostawić, albo nareszcie zostawić to wszystko, co tutaj, jest, z czym jesteśmy związani? Boże Królestwo jest bliżej. Także zweryfikujmy, zastanówmy się, to jest mój apel, jaki jest mój stosunek do Królestwa. Gdzie ja odnajduję miejsce? Czy moje ręce są użyteczne w Królestwie Bożym? Czy, czy, czy ono jest? Poło czy, czy, czy moje ręce, czy moja służba jest położona na cielesnych podstawach, czy na duchowych podstawach? Czy jestem sfrustrowany, czy jestem załamany, że znowu to samo, że znowu tam, że ktoś mnie nie lubi, ktoś się krzywo popatrzył albo ktoś nie docenił tego, co robię? To są rzeczy, które będą nas wyrzucały, a wierzę, że kiedy każdy z nas będzie szczerze stał przed Bogiem, to drzwi. Do budowania tego królestwa, do drzwi, do przebywania w Jego obecności będą się dla nas otwierały. Yy, wierzę, że nawet jak się pomylimy, nawet jak dokonamy błędu w swojej szczerości, to Bóg da nam łaskę do korekty. Dlatego, że On wie, że my funkcjonujemy jako ludzie cielesni, że wiele rzeczy ma na nasz wpływ, że może nie jesteśmy doskonali. Zresztą nie znam sługi Bożego, który byłby doskonały, szczególnie kiedy czyta się Biblię. Nie ma sługi Bożego, który, który, który nie popełniałby błędów, który nie miałby jakichś swoich potknięć, być może upadków. A jednak Bóg korygował te błędy. A jednak Bóg przywracał tę amplitudę, ten kierunek na ten właściwy, właściwy moment. I wielkość Bożych ludzi potem się charakteryzowała, że, umia, że umieli zawsze w określonym czasie z powrotem przekierować się i swój wzrok skierować na Jezusa. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że wzrok skierowany na Jezusa. To, gdzie przychodzi korekta, skąd przychodzi pomoc. Nie bój się korekty. Powiem tak, nie bój się korekty. Bo jeżeli będziemy się bali, będziemy się, e, będziemy się obawiali wykonać jakiegoś ruchu do przodu, bo mogę się pomylić, to najprawdopodobniej w ogóle nie ruszymy z miejsca. Warto jest podjąć tą przygodę z Bogiem, warto, warto jest podjąć e, przygodę z, z Bożą obecnością. E, wierzę, że ten przykład e, szułamitki może być dla nas. Zachęcający, może być też jakimś, w jakiejś formie może odświeżający, może, może usłyszałeś dzisiaj coś nowego, ale nie opowiadamy o tym, nie nauczamy z tego słowa po to, żeby to była ciekawa historia, tylko po to, żebyś ty i ja, żebyśmy coś wzięli dla swojego życia. Żebyśmy, tak jak mówiliśmy tam wcześniej, żebyśmy już nie wyszli, nie byli tacy sami jak wczoraj. Dlatego, że Bóg potrzebuje cię tam, gdzie ty stoisz. I to jest dobre miejsce do, do, do zaczęcia, do początku. To, że później mogą następować korekty, to jest kwestia naszej otwartości, ale tam, gdzie stoisz, jest dobre miejsce do wystartowania z przygodą Bożej obecności, bo ona tak naprawdę dopiero stanie się drogowskazem, ona stanie się dodatkową motywacją, ona będzie, ona będzie pokazywała, co możemy w życiu zmienić i, i jaki kierunek yy, obrać. Ja wierzę, że w ewangelii jeszcze Mateusza są takie, takie słowa zapisane. To jest ewangelia Mateusza 11, 12. Lubię je powtarzać, bo tu pisze tak, że A od dnia Jana chrzciciela aż dotąd królestwo, niebios doznaje przemocy, i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Ja wierzę, że do grona tych ludzi, pomimo że to jest mu powiedziane, że. Od dnia Jana chrzciciela. Ale wierzę, że do grona tych ludzi należała także Szyła Ona zmieniła, ona była w, pewnej, w pewnym sensie gwałtownikiem, dlatego, że chciała Bożą obecność ponad wszystko i nie wahała się po nią sięgać. Nie patrzyła na koszt, nie patrzyła na mozuł, nie patrzyła na cenę, którą musi zapłacić, tylko ona chciała mieć Boże Królestwo bliżej siebie. Do tego doprowadziła w życiu i to trwało, tak jak czytaliśmy. Przez wiele, wiele, wiele lat. Życzę tego sobie, życzę tego każdemu z Was, abyśmy tak jak ci gwałtownicy, a jak Bóg da, żeby że następne zwiastowanie będę chciał rozpocząć od tego słowa, na którym teraz skończyłem, abyśmy mogli być zapisani do tych gwałtowników. Że będziemy sięgać po rzeczy, które być może e, w jakiejś innej formie nigdy byśmy nie sięgnęli. Ale Bóg chce, abyśmy byli gwałtownikami w Bożym Królestwie, żebyśmy sięgali po rzeczy, które mają wpływ na zmianę nas, naszego domu, naszego życia, naszej służby, a w efekcie też Bożego Królestwa tutaj na Ziemi dla Jego chwały. Dziękuję bardzo.